było. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Lubartowskim Ośrodku Kultury na wernisażu i otwarciu wystawy zatytułowanej Kolorowe Ferie. Autorem prac jest pan Marek Danielkiewicz, który stoi tutaj obok mnie. Dzisiaj w przebraniu adekwatnym do tego, jakie prace mamy na wystawie. O samym pracy na samej wystawie opowie pan Marek, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Niestety będę musiał zjadł, że nie tu mówię. Chciałem Państwu powiedzieć, że byłem małym chłopakiem jakieś 40 lat temu, 45, to była taka fajna piosenka pod tytułem Gdyby tygrysy jadły rysy, to by na świecie nie było źle, bo każdy tygrys rysy wygryz, a mięsa wcale nie. Jakie piękne życiorysy miały wtedy by tygrysy. Myślę, że podobnie z ludźmi. Ludzie też mieliby piękne życiorysy, czyli piękne biografie. Gdybyśmy nie zjadali swoim braci mniejszych różnych kaczorów, nawet krokodyli gdzieś tam w Afryce. Moje rysunki są o tym, że ludzie są podobni do zwierząt, a zwierzęta są na swój sposób czasami lepsi od ludzi. I jest to wystawa szczególnie przeznaczona na najmłodszych. Jest pełna kolorów. Co przyda nam się, tak sądzę, właśnie teraz, gdy nagle zaatakowała nas ponownie zima i zasypało lubar. Wszystko jest piękne, białe, a tutaj w Domu Kultury póki co mamy kolorowe ściany i mamy tych kilkanaście prac, które mam nadzieję przyniosą wielką radość uczniom, którzy będą tutaj przychodzili, a także tym, którzy biorą udział w warsztatach, czy muzycznych, czy plastycznych, czy literackich w naszym Domu Kultury. Dziękuję Pani Dyrektor za oficjalne otwarcie ferii zimowych w Lubartowskim Ośrodku Kultury i uważam, że ponieważ rozpoczął się karnawał w Wenecji, będzie trwał przez tydzień, do Wenecji zjeżdżają się ludzie z całego świata, więc możemy powiedzieć, że w Lubartowie też mamy sezon karnawałowy otwarty. On już jest wprawdzie w połowie, ale póki co w Lubartowskim Ośrodku Kultury bawimy się nadal i pracujemy dla najmłodszych w Lubartowie. Dziękuję bardzo.